Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, uczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie. Słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Potem uczył ich mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie i szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadał, wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Może nam się zrobić żal drzewa figowego. Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to nie była pora na figi, dlatego drzewo pozbawione było owoców. Jezus dokonuje tego znaku, aby upewnić uczniów, a dziś także nas, że On posiada władzę nad życiem i śmiercią każdej istoty stworzonej i że każde Jego słowo nie pozostaje bezowocne, kiedy je wypowiada. Nie chodzi zatem o figowiec, ale o moją i Twoją owocność. Każdy z nas, uczniów Chrystusa, powinien o każdej porze, w każdym czasie wydawać owoce dobrych uczynków. Jeśli nie, to sprowadza na siebie przekleństwo śmierci. A zatem w życiu chrześcijańskim nie chodzi jedynie o unikanie wszelkiej okazji do grzechu, ale o działanie dobra i z tym dobrem przemienianie świata. Jeszcze jedna cenna wskazówka. Skuteczność modlitwy zależy od wiary w Boga, a więc od zjednoczenia z Nim. Wiara jest bowiem relacją, jaka łączy tego, kto wierzy, z tym, któremu się wierzy. To właśnie z tej relacji wiary bierze się ta ogromna moc, która pozwala przenosić góry. W szkole słowa budujemy naszą wiarę, budujemy naszą więź z Bogiem.